Który moment był najtrudniejszy? Jak zaczęły mi wypadać włosy. Ja wiedziałam, że one mi wypadną od samego początku, ale dzień, w którym one zaczęły wypadać, był dla mnie no taki smutny. Paweł Wilkowicz, witam i zapraszam na najnowszy odcinek Sam na Sama. Dzisiaj moim gościem w programie będzie szpadzistka Magdalena Piekarska. Zapraszam. Czy pani pamięta jeszcze ten... Jaki to był w ogóle dzień diagnozy? W czwartek byłam na USG piersi i tego dnia się dowiedziałam. Pamiętam, że to był czwartek, bo w poniedziałek miałyśmy lecieć na zgrupowanie do Stanów i później na Puchar Świata. Ale pan doktor na tyle skutecznie mnie przestraszył, że wyjazd odwołałam. W piątek zrobiłam kolejne badania krwi, z których absolutnie nic jeszcze nie wynikało. Miałam nieznacznie podwyższone OB, więc nawet cieszyłam się, że chyba nie może być tak źle, jak on to przedstawiał. No a w poniedziałek zrobiłam już tomografię i z tej tomografii jasno wynikało, że jest to jeden z dwóch nowotworów, albo ziarnica, albo grasiczek. To był styczeń, początek stycznia, początek roku. No i oczywiście pierwsze moje myśli, mimo tego, że wiem, że tak dzisiaj siedząc, że nowotwór czy rak to jeszcze nie wyrok, ale pierwsze moje myśli były takie, że żegnam się ze światem i muszę wszystkie sprawy pozałatwiać, bo ja tak lubię mieć wszystko poukładane. Mhm. Może to z 20 lat treningu wynika, że wiele rzeczy jest zaplanowanych, więc od razu pomyślałam o kredytach, rodzinach, remontach, odwoływałam remont. Takie były pierwsze chwile. Ziarnica, czyli nowotwór krwi, ziarnica złośliwa, inaczej chłoniak Hodgkina. Centrum, epicentrum było u mnie wśród piersią, natomiast pojawiły się też zmiany na węzłach chłonnych, przy obojczykach. No i co? I od początku wiedzieliśmy, że będzie to leczenie chemioterapią i prawdopodobnie naświetleniami, aczkolwiek sprawa naświetleń do ostatniej chwili się ważyła, bo panie lekarki wiedziały, że chcę wrócić do sportu i zastanawiały się, czy te naświetlenia zrobić. Natomiast wyjściowo zmiana była na tyle duża, choć wcześniej wykryta, bo było to chyba ponad 12 cm czy 16 nawet, że ona z założenia po prostu kwalifikowała się na naświetlenia. Pamiętam nawet, że dziewczyny poleciały do tych Stanów i Renia Knapik Miazga, moja najbliższa mi szermiercza koleżanka, pytała, czy coś mi przywieźć z tych Stanów, jakieś ciuchy sportowe. Ja mówię, wiesz, nie, bo ja nie wiem, czy ja wrócę do sportu, ale to właśnie była ta pierwsza faza. Natomiast później im bardziej poznawałam swojego przeciwnika, im bardziej wiedziałam, że jest to choroba do wyleczenia, tak naprawdę w dzisiejszych czasach w 90%. Tym bardziej oczywiście myślałam o powrocie do sportu, więc myślę, że to była kwestia pierwszych dwóch tygodni, a później ja wiedziałam, że podejdę do tego jak do kontuzji. Wyleczę i wrócę. I ten sport cały czas mi towarzyszył. Mój trener oczywiście nie dawał mi zapomnieć absolutnie, więc byłam na bieżąco z każdym wyjazdem, chociaż nie dotyczył mnie. Tak samo dziewczyny z szermierki. Każdy cały czas dbał o to, żeby ona się przewijała w moim życiu. Ja zarządziłam, że nie chcę jakby czerpać wiedzy z najróżniejszych źródeł, skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co mówią lekarze. Tak mi doradziła też pierwsza lekarka, absolutnie nie czytać internetu. No, wiemy, jak jest w tym internecie. Jak się chce znaleźć informację, że się umrze jutro, to się taką informację znajdzie, więc ja wolałam żyć nawet w trochę w niewiedzy czasami, albo nie, w niepełnej wiedzy i jakby bazować na opinii lekarzy. Mój tata tylko na początku powiedział, że przeczytał na jakimś blogu, ale profesjonalnym, że jest to choroba wyleczalna i mu nic więcej do szczęścia nie potrzeba. On już wszystko wie, on wie, że będę zdrowa i tego się trzymaliśmy. Ja nie miałam żadnych pytań, żadnego żalu. Ja po prostu podeszłam do tego zadaniowo, jak całe życie do tych treningów. To jak jest jakaś praca, którą trzeba wykonać, czy po kontuzji po prostu trzeba wrócić do trenowania. Chciałam znać mniej więcej daty i tak do tego podeszłam. Choroba panią chwyciła w momencie takiego drugiego sportowego wzlotu, bo pierwsze lata 2009-2010, kiedy była pani najlepsza w Polsce, potem olimpijka, jedna z ledwie dwóch olimpijek polskich w szpadzie. Potem kilka lat kryzysu i właściwie to było tak. W listopadzie pani wygrały Puchar Świata, tak? Przed listopadem jeszcze Mistrzostwa Świata były w lipcu, brązowy medal też był. Medal, sukces na Pucharze Świata, w styczniu już była diagnoza, czy kiedy pani zaczęła czuć, że coś... W grudniu. Aczkolwiek w grudniu jeszcze zdążyłam wygrać Puchar Polski na zakończenie roku, natomiast niepokoiło mnie to, że coś wtedy wydawało mi się, że stoi mi w gardle. A ja raczej jestem taka, że jeśli coś się dzieje z moim ciałem, to w miarę możliwości oczywiście czasowych idę i coś z tym robię. I pierwszym sygnałem było to, że stoi mi się
mi coś w gardle. Ja do ostatniego momentu myślałam, że tak jest, aż znajoma lekarka mówiła, może to po prostu guz naciska ci na przełyk. A ja tak, nie no wiesz, ja mam tutaj wizytę o 16 do gastrologa, no mówi, ja proponuję lepiej to sprawdzić tomografem. Także pod koniec lutego już zaczynałam chemioterapię, także nawet pani onkolog była w szoku, że tak szybko się udało. No udało się dzięki pomocy wielu życzliwych ludzi z różnych stron. No i bardzo się cieszę, bo dzięki temu już jestem w pełnym treningu i nie trzeba było jeszcze dłużej czekać. Ja skończyłam chemioterapię 19 lipca, no tę datę będę pamiętała. A od sierpnia już zaczęłam się ruszać, pojechałam na zgrupowanie klubowe, no ale później jeszcze były te naświetlenia, które mi 3 tygodnie treningu znowu zabrały, ale zaraz po naświetleniach wróciłam. Ile było chemii? Chemia trwała 5 miesięcy, było 12 dawek co 2 tygodnie. A który moment był najtrudniejszy? Jak zaczęły mi wypadać włosy. Ja wiedziałam, że one mi wypadną od samego początku, ale dzień, w którym one zaczęły wypadać, był dla mnie taki smutny. Ja oczywiście od lat powtarzałam, że zapuszczam włosy do ślubu, zapuszczam do ślubu. Jeszcze daty nie miałam tego ślubu, ale ja je cały czas zapuszczałam. Więc data jest, tak? Tak, data jest, ale to jest jeden z plusów właśnie choroby, bo ona nas wreszcie popchnęła do tego, żeby pewne rzeczy zrobić. Natomiast, to był smutny dzień, bo jakby chemioterapia sama w sobie, ja wiem, że to teraz ktoś powie, łatwo jej mówić, bo minęło ileś tam czasu, ale ona naprawdę, ja myślałam, że będzie gorzej. Początek był słaby, bo widocznie ten mój organizm musiał się zaadaptować do nowych warunków, to nie ukrywam. Natomiast z każdym kolejnym tygodniem było tylko lepiej. Aczkolwiek pani onkolog cały czas mówiła, im dalej w las, tym gorzej. A ja wręcz przeciwnie. Także jakbym miała powiedzieć, co było najgorsze, to te włosy. I ja oczywiście potem, ja się nie mogłam długo z nimi rozstać, mój narzeczony jeszcze dłużej chyba nie mógł się z nimi rozstać, więc plotłam warkocze, tak żeby jak najmniej te włosy czesać, żeby przypadkiem one nie wypadały. A że miałam wyjściowo ich dużo, to pani doktor była zdziwiona, że ja je wciąż mam. Także tak, długo się żegnałam. A gdyby miała pani dzisiaj decydować, to też nie powiedziałaby tego tak bardziej publicznie, że walczy? Tak. Ja chciałam to przeżywać w swoim gronie, chciałam się skoncentrować na wykorzystaniu tego, no bo ten czas, jakby to po coś się stało, no może, mi się wydaje, że być może po to właśnie, żebym skoncentrowała się na rodzinie i poświęciła jej więcej czasu, no na pewno ja w to wierzę, że dla czegoś tak się stało, to na pewno. I tak właśnie było, myśmy spędzili ze sobą o wiele więcej czasu niż przez ostatnich 15 lat mojego trenowania, no bo umówmy się, no życie sportowca to życie na walizkach, także to jest taki śmiech przez łzy, no ale nawet mój narzeczony wreszcie miał mnie w domu przez 8 czy 9 miesięcy, to dopiero zobaczył, jak to jest ze mną mieszkać, a nie jest to łatwa sprawa, tym bardziej w takich okolicznościach. No bo ja mam charakterek, no mam tego pazurę, no jestem trochę uparta, niecierpliwa, no, mam świadomość swoich wad, zalet oczywiście też, ale wiem, że życie ze mną nie należy do najłatwiejszych, no a tym bardziej w czasie choroby, więc to była niesamowita próba dla naszego związku, natomiast przeszliśmy ją i no i jakby efektem tego jest ta data ślubu, o której wspominaliśmy. 7 września, tak. Dzisiaj z perspektywy czasu ja czasami nawet nie wierzę, że mówię o własnej historii, to wydaje mi się tak odległe. No a z drugiej strony nie da się tego zapomnieć, nie da się tego wyprzeć. Gdzieś ten szpital towarzyszy mi w moim życiu, muszę się stawiać na kontrolę i nie da się o tym zapomnieć, aczkolwiek, no tak jak mówię, aż mi się wierzyć nie chce, że to jest moja własna historia czasami. Człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, jak wielu życzliwych ludzi ma po prostu po świecie. Wokół, dokładnie. No też sporo osób, które akurat z nowotworem walczyły, mówił, że on uczy żyć. Jest bardzo dużo plusów z choroby płynących. Chociażby zacieśnienie relacji, poznawanie innych ludzi, możliwość pomocy innym ludziom. No, naprawdę staram się doceniać to, co mam. Oczywiście czasami mi nie wychodzi, ja dalej jestem niecierpliwa i dalej mam jakieś tam różne swoje przywary, natomiast na pewno zwolniłam. I wiem, że to już nie jest tak, że wiem, co się odbędzie w przyszłym roku. Wiem, że w życiu nic nigdy nie dzieje się na pewno. I myślę, że to jest taka nauka dla mnie płynąca, żeby doceniać to, co mam tu i teraz, bo nie wiem, jak będzie jutro, po prostu. A było jak trwoga, to do Boga, czy Bóg zawsze był? Bóg zawsze był, ale przez ostatnie lata był na pewno dalej, natomiast tak, zgadzam się, jak trwoga, to do Boga.
jest mnie więcej na pewno w tym kościele, co oczywiście wcześniej absolutnie, no gdzie wyjeżdżam, trenuję, nie ma kiedy, no jak się chce, to się wszystko da, więc tak, takim zawarłam sobie pakt, nazwijmy to w cudzysłowie dużym, z Panem Bogiem, że wrócę i będzie mnie więcej. A pakt z szermierką? Pakt z szermierką jest cały czas, oprócz tego momentu, kiedy nie wiedziałam, czy wrócę, to jest i mam nadzieję, że jak najdłużej. No, jakby powrót do sportu, oprócz walki o życie samej w sobie, ale ta wiedziałam, że jest do wygrania, był największą dla mnie motywacją i powodem do tego, żeby wrócić. No, odliczałam po prostu dni i tupałam nogami z nogi na nogi, na nogę w gabinecie u pani doktor, czy ja już mogę, czy na pewno już mogę, a pani doktor, dobrze, może pani, jak się dziewczyna rwie do tej szermierki, więc jak nawet poszłam na pierwszy trening, aż jej zdjęcie wysłałam, mówię, dziękuję pani doktor za te małe kroki, bo to po prostu, no czułam się jak nowonarodzona. Zastanawia mnie ten moment sportowo po Londynie, kiedy to oczekiwania były duże, skończyło się to w pierwszej rundzie, o bardzo nikłą porażką, ale potem przyszedł dla pani taki czas kilku lat, kiedy nie można było wrócić tam, gdzie się było. Myślę, że najtrudniejsze w tym jest to, że człowiek nie wie, z czego to wynika i nie bardzo wie, w którą stronę ma pójść, bo wydaje się, że wszystko robi tak, jak robił, albo nawet robi lepiej, mocniej, więcej. Sięgnęłam po pomoc też trenera mentalnego i do dziś nie wiem, z czego to wynika, że kilka lat było takich, jakie były, czyli to były chude lata. Gdzieś tam w kraju okej, sobie radziłam, natomiast na świecie mniej. Może to jest tak, że ja nie mogłam, nie zamknęłam tematu tych igrzysk, może na zewnątrz cały czas mi się wydawało, że jakby pogodziłam się z tą porażką. A zresztą wyszło to później w rozmowach z trenerem właśnie mentalnym, że jednak chyba nie zamknęłam tego tematu, a minęły 3 czy 4 lata. Może po prostu musiał być ktoś, kto zadał mi właściwe pytanie, żebym wyjęła sobie tę szufladkę z głowy i raz na zawsze ją zamknęła. Czyli to bolało mocno, tak? Tylko bo tam nawet chyba na pecha w losowaniu pani nie narzekała, prawda? W Londynie. Nie, absolutnie. No ja przegrałam jednym trafieniem, więc no... Jak człowiek przegrywa 15-5, to ma taką świadomość, że po prostu nie miał nic do powiedzenia w walce, po prostu przeciwnik był dużo lepszy. A w momencie, kiedy się przegrywa jednym trafieniem, to sobie myślisz, przecież to była moja walka, ja już tam byłam, wiedziałam, co robić. To była kwestia popełnienia 2 błędów, 3, więc taka porażka oczywiście bardzo boli. A poza tym mnie też bolały komentarze po walce, no bo ta szermierka, umówmy się, poza kilkoma wyjątkami, nie należy do sportów bardzo popularnych i ja się nie spotykałam wcześniej z taką falą krytyki. I też nie umiałam sobie na początku z nią poradzić. A to była fala krytyki gdzie? No bo jeszcze akurat tam Instagram, Facebook... Nie, Instagram, Facebook tak nie, ale jakieś portale... Znaleźli panią, i owszem. Oczywiście, z perspektywy czasu ja wiem, że to są biedni ludzie, którzy siedzą przed tym ekranem i tam wymyślają różne rzeczy. To wszystkim nie schodzi się poniżej linii artykułu. No właśnie, ale to była dla mnie taka nauczka na później. Natomiast wtedy ja też... Pole trafienia jest... no tak, ale no, gdzieś tam ciekawość zwyciężyła, bo jakby wcześniej nie spotykałam się z takim zainteresowaniem dotyczącym mojej osoby i na moje nieszczęście przeczytałam te komentarze, więc myślę, że to wszystko razem wzięte powodowało to, że ja sobie nie mogłam długo z tą porażką poradzić. Dzisiaj już to ten temat jest jakby daleko za mną, bo przed nami inne perspektywy, które się nazywają Igrzyska w Tokio 2020 i na tym się trzeba koncentrować. Wtedy pani jechała, będąc wymienianą w gronie kandydatek do medalu, nie tak długo wcześniej była nawet nominacja, z tego co pamiętam, w plebiscycie na sportowca roku, prawda? Z jednej strony wiem, że pewne rzeczy wymagają czasu, a z drugiej strony strasznie mnie to denerwuje, że ten czas jeszcze nie nadchodzi. Chciałabym więcej, chciałabym wygrywać. Natomiast nie zwracam uwagi na to, co się dzieje wokół. Tak jest i będzie. Ten balonik będzie pompowany. Podejrzewam, że im bliżej igrzysk, a już tym bardziej, jak się okaże, że te kwalifikacje wywalczyłyśmy, a to się okaże dopiero wiosną przyszłego roku, to na pewno będzie pompowany. Natomiast my sobie cały czas z dziewczynami powtarzamy. Trzeba się koncentrować tylko i wyłącznie na sobie, nie zwracać uwagi na to, co mówią inni, bo później to różnie bywa. Rozmawialiśmy przed nagraniem o tym powrocie w Barcelonie, zwycięskim. Wtedy przecież w sumie musiała pani też troszkę odzyskiwać miejsce w drużynie, bo ta drużyna się zrobiła strasznie mocna i bez pani też stawała na podium. To powiedziała pani, no tak, w drużynowych tak, ale w indywidualnych to jeszcze mam trochę. Czyli to jest pewnie różnica z psychiki się biorącej. No myślę, że tak.
Tak, no ja od zawsze, odkąd pamiętam, byłam tym typem drużynowca jednak, myślę bardziej. Ja się tam realizowałam bardzo dobrze. Zresztą przez długie lata kończyłam mecze i gdzieś tam ta psychika moja była na tyle mocna, żeby wytrzymywać no niejednokrotnie sytuacje gdzieś tam, gdzie zwycięstwo ważyło się na szali i to dotyczyło jednego trafienia. Natomiast no... Nie wiem, no jakoś tak się w moim życiu stało, że te turnieje indywidualne są słabsze. Ja myślałam, że jak wrócę po chorobie, no może niekoniecznie, że będę wygrywała od razu Puchary Świata, bo ja sobie przy tym wszystkim zdaję sprawę też i zdawałam sobie sprawę ze swoich słabości, z tego, że kondycja jest słabsza. No umówmy się, moje ciało po 6 miesiącach chemioterapii było zdegenerowane i bardzo trzeba było uważać, żebym gdzieś tam się nie uszkodziła za szybko. Więc z jednej strony miałam świadomość tego, że te zwycięstwa nie mogą przyjść od razu, a z drugiej strony myślałam, że będzie trochę lepiej. No, lepiej jeszcze nie jest. Cieszę się, że trener mi dał szansę walczenia w drużynie, bo to też jest z punktu widzenia mentalnego bardzo ważne, że ja cały czas, bo jakby podczas choroby cały czas się czułam tym piątym nieobecnym duchem, nieobecnym ciałem, ale duchem jak najbardziej zawodnikiem i członkiem drużyny, a po powrocie bardzo zależało mi na tym, nie ukrywam, żeby w tej drużynie zawalczyć, bo nie chciałam, żeby ten świat uciekał mi dalej. No, im więcej szans by mi zabierano, tym ja bym miała mniej okazji do walczenia z przeciwniczkami, a przecież cały czas wiemy o tym i z tyłu głowy miałam tę myśl, że kwalifikacje przed nami, także cieszę się, że dał mi tę szansę, natomiast jaka ostatecznie będzie decyzja trenera i kto finalnie w tej drużynie będzie, nie wiem, miejsca są cztery. Ja doświadczyłam tych medalowych momentów parę w życiu i zawsze to są niezapomniane chwile i byłam też indywidualną medalistką Mistrzostw Europy, ale to jest jednak inny rodzaj radości. Polacy kochają Igrzyska Olimpijskie, ale sport olimpijski już tak niekoniecznie, albo to jest taka oschła miłość na co dzień. W ogóle macie jakąś szansę w walce o sponsorów, nie wiem, o uwagę? No, szanse to pewnie są zawsze, tylko... Tylko czy się zamieniają na cokolwiek? Nie jest niestety łatwo. Może jakbyśmy walczyły nie ubrane od stóp do głów, to byłoby większe zainteresowanie. Tylko nie wiem, czy wtedy nie walczyłybyśmy do pierwszej krwi i do ostatniej jednocześnie. To na pewno nie ujęłoby atrakcyjności. A zresztą miałam taki sen po Igrzyskach Olimpijskich właśnie w Londynie, że miałam walczyć z Chinką, ale nie mogłam dojść na tę walkę i ciągle ktoś mi tam przeszkadzał, aż w końcu jak doszłam, to ta Chinka nie miała albo bluzy szermierczej, albo spodni, już nie pamiętam. I ja mówię, ja nie będę z tobą walczyć, no przecież ja cię zabiję, nie ma takiej możliwości. No to jeśli nie będziesz walczyć, to przegrasz. Tak mi się skończył sen. To tak a propos. Czyli gdzieś to tam we mnie siedziało, bo to mi się przyśniło kilka lat po Igrzyskach. A Szwajcarka nigdy się nie śniła? Nie, Szwajcarka nie. Ta, która wygrała wtedy? Tak, nie śniła mi się ona. Natomiast, no co ja mogę powiedzieć, no my już chyba pogodziłyśmy się z tym, próbowałyśmy po medalu Mistrzostw Świata jeszcze coś z tym zrobić, natomiast chyba już wreszcie dotarło do nas, że to nie ma sensu, że trzeba się skoncentrować tylko i wyłącznie na tej pracy, na wyniki, na wynikach, a ten, kto się zainteresuje, fajnie, miło, jakby no nie możemy szukać na siłę atencji, bo no nie możemy rywalizować z dyscyplinami o wiele bardziej popularnymi, a że te nasze wyniki często nakładają się z wynikami na przykład Mistrzostwami Świata lekkoatletów w 2017 roku, no to znowu jesteśmy niżej w tych rankingach plasowane, co jest smutne, no bo Ewa wicemistrzyni świata i nawet nie została nominowana do 20 najlepszych sportowców w plebiscycie, no już o drużynie naszej nie wspomnę, natomiast no wicemistrzyni świata i nie ma miejsca w 20. Mi się zdarzył sponsor przed Igrzyskami, bo komuś się spodobałam z Procter & Gamble i po prostu chcieli mnie mieć w swojej akcji. Natomiast to też jak ślepej kurze ziarno tak naprawdę, bo w ogóle w tym kierunku nie podążałam. Po prostu któregoś dnia dostałam telefon, że my ciebie chcemy. Natomiast nic się później z tym nie wiązało. No tak trochę smutno, no bo jak człowiek coś robi i nie ma z tego nie wiadomo jak dużych kokosów, a jego życie, załóżmy, że nie jesteśmy w wojsku i z roku na rok musimy się zastanawiać, czy będziemy mieć za co żyć, a umówmy się, nie mamy już tak jak wtedy przy okazji tych wyników. Ja miałam 23 lata w 2010 roku, no to też jest trochę inne życie studenckie. Stypendia są za zajęcie miejsca w pierwszej ósemce, aczkolwiek no to, za te miejsca 5-8 to nie są jakieś duże pieniądze. No ja mam to szczęście, że jestem też zawodnikiem wojskowego zespołu sportowego w centrum
Centrum Szkolenia Łączności Informatyki w Zegrzu. I to jest moje zabezpieczenie finansowe no, od prawie 10 już lat. Moje i, jak wiemy, wielu różnych sportowców. Dzięki temu możemy spokojnie trenować i nie martwić się tak bardzo o to, że tego stypendium nie będzie. Myślę, że dopiero medal olimpijski i można przekuć coś więcej, aczkolwiek szpadziści, wicemistrzowie olimpijscy i żeby oni tam... Może łatwiej trochę, proszę, Radek Zawrotnie, gdzieś w Krakowie, a nie w Warszawie, może to ostatni też jest medal kwestia przecież polskiej szermierki olimpijskiej, to jest ich srebro z Pekinu. Tak. Ale świetnie opowiadali. Ale to też nie przekuło w Bóg wie jakie pieniądze i kontrakty. No, po prostu no, jesteśmy niemedialni, trzeba się z tym pogodzić. Bez masek, w krótkich spodenkach być może. Ale Tokio daje wam szansę opowiedzenia ciekawych... No bo liczy się historia, prawda? Pani ma bardzo ciekawą historię teraz, osobistą. Druga ciekawa historia może... Bardziej kontrowersyjna Aleksander Sochy, Shelton, ta historia odejścia z Polski do USA. No też przynajmniej szermierka jest świadomość, jakoś że jeszcze istnieje. No tak, to znaczy ja mówiąc o swojej chorobie miałam pełną świadomość tego, że rozdzwonią się te telefony i tych wywiadów kilka będzie. Jest mi trochę przykro, że tylko takie historie przykuwają właśnie uwagę do szermierki. Czy ktoś później będzie pamiętał, że to ta piekarska i że ona później była pierwsza w Barcelonie? Jakbyśmy wygrały Puchar Świata, te telefony już tak nie dzwoniły. Jakby to jest to, co ja też powiedziałam, że bo ktoś zadał mi takie pytanie, czy na co ja liczyłam wychodząc z tą chorobą, czy ja chciałam tej popularności więcej. Ja mówię, że szermierka nigdy nie była popularna i to wiele w moim życiu nie zmienia. Oczywiście później były telefony o sytuację Oli, natomiast no, to nie jest moja sprawa, to jest sprawa między Olą a związkiem i ja w ogóle się w to nie mieszam, ale zapytałam ów dziennikarza, czy może chciałby porozmawiać ze mną o mnie? czemu nie zadzwonił po wygranym Pucharze Świata właśnie w Barcelonie? No więc jakby ta popularność wielka gdzieś tam się rozmywa i nawet takie sytuacje... No choroba, ile było tej mojej popularności? 5 minut? Jeśli to się przekuło, no przekuło się, bo wiem, na gdzieś tam to, że moja koleżanka jedna czy druga poszła na badania, super. Ale to bardziej było w tej dobrej wierze i w takim zamiarze, żeby komuś pomóc, niż żeby to była moja popularność, bo tak jak mówię, kilka miesięcy później telefony nie dzwoniły, a sukces wspaniały. No, 2 miesiące wcześniej dziewczyny były drugie na Kubie, no czemu się o tym nie mówi? No, mam nadzieję, że na te igrzyska pojedziemy. Mam nadzieję, że nowa historia zostanie zapisana i będzie tam medal, bo są realne szanse na to. Ja też nie chcę tutaj jakby zobowiązywać się do czegokolwiek, natomiast szanse są. Na dzień dzisiejszy, gdyby te kwalifikacje się zamykały, pojechałybyśmy, bo jesteśmy czwarte na liście, a pierwsze 4 drużyny z listy jadą automatycznie na igrzyska. A jak już drużyna z igrzyskami jest tak, że jak drużyna szermiecza się do nich zakwalifikuje, to już pytania o medal nie uniknie, no bo to jest no raz, oczywiście, dwa że tak. I walka o medal. Oczywiście, że tak. Natomiast no, tak jak mówię, nie możemy w ogóle na to zwracać uwagi, trzeba się koncentrować. Ja tak mówię jako seniorka po prostu RODO, no bo najstarsza w tej drużynie to są wszyscy. Czy też pani jak pani chorowała, one jechały w świat walczyć, to pani odprowadzała na lotnisko. Ale rzeczywiście, że to już, tak. To już jest lekka przesada. Jestem w szermierczym świrem trochę jednak po prostu. Ale był taki moment, że było mi przykro po prostu. Ja się cieszyłam z ich sukcesu, bo wywalczyły na Mistrzostwach Europy srebrny medal, ale to był jednocześnie bardzo smutny. O, to był też smutny dzień w mojej chorobie, bo ja tam powinnam być. W zasadzie, gdyby nie choroba, byłabym tam, myślę, że na pewno, no bo te wyniki szły cały czas gdzieś tam w górę, chwilę przed chorobą. I no, był to dla mnie gdzieś tam przykry moment, że mnie nie ma. Natomiast absolutnie nie było ani pół grama fałszywości w tym, że ja jej jak najbardziej wspierałam i oczywiście, że jej odwiozłam na lotnisko i sprzedałam tego przysłowiowego kopa na szczęście. No bo ja się cały czas tym członkiem drużyny czuję po prostu. Jeśli nie pojadę, nie daj Boże, na te igrzyska, czy nie będę brała udziału w kwalifikacji, to przecież cały czas będę im dobrze życzyła, bo nasza kwalifikacja to tylko jest im plus dla całej szermierki, a tym bardziej medal. No ja chyba nie umiem być taką 100% egoistką. Ja się nawet cieszyłam, że mówię, jak już miało na kogoś paść, bo gdzieś tam jesteśmy obciążeni genetycznie, no to dobrze, że wpadło na mnie, bo ja jestem twarda i... Jesteśmy, to znaczy rodzina, tak? Czy... Tak, moja rodzina. No, od strony mojej mamy ta historia nowotworowa jest dosyć bogata. Ale tak sobie pomyślałam, że jest we mnie wrażliwa dusza i taka
płaczliwa, ale przy tym wszystkim jestem też twarda po prostu i stwierdziłam, że ja sobie na pewno z tym poradzę i że dobrze, że to nie spotkało moich rodziców na przykład, aczkolwiek też sobie myślałam później, biedna ta moja mama jeszcze z tych nerwów i stresów, a to wiadomo, że nie sprzyja jeszcze, nie daj Bóg, ona coś złapie i podupadnie mi na tym zdrowiu, także no ja nie umiem tak nie myśleć o innych po prostu. Może dlatego tak jest, że ja w tej drużynie się tak odnajduję i realizuję, bo lubię myśleć o innych, być z nimi i gdzieś tam wspierać się nawzajem. Może sama też tego wsparcia potrzebuję. Ja nie lubię tylko brać, lubię też dawać. Tak, a to bardziej była nawet super historia, dawać. Jakby to się skończyło medalem. Ja też bym chciała, żeby tak się skończyło.